Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś zapraszam Was na kolejny film. Dziś będą zakupy ubraniowe, będzie też torebka, będą też dodatki. Niestety dalej problem z komentarzami trwa. Mam nadzieję, że niedługo się ten problem skończy i rozwiąże. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jestem dalej w stanie odpowiadać na komentarze. One się niestety nie pojawiają w odpowiedziach pod moimi filmami. Jedynie co mogę Wam zostawić to serduszko, więc wiedzcie, że zawsze każdy komentarz przeczytam. Jest mi bardzo miło, że je zostawiacie. Natomiast nie ma możliwości, żeby komentarz się pojawił w odpowiedziach. A jak się pojawi, to wiecie, to też tak wybiórczo. Pod ostatnim filmem to chyba były zakupy kosmetyczne. Odpowiedziałam dwóm dziewczynom na komentarz. Po kilku godzinach komentarzy odpowiedzi już nie było, więc no niestety nie wiem, o co chodzi. Ale przechodzimy już do sedna filmu. No i zaczniemy od piżamy. Ja lubię jednak ciepłe piżamy. Ja jestem typowy zmarzlak i mam tu piżamę polarową, jak widzicie, czerwoną, w ciasteczkach, taka wiecie co, typowo świąteczna. No i do niej są oczywiście spodnie, spodnie też są ciepłe, długie, normalne, z gumką i oczywiście są w ciastka. No i piżama kosztowała mnie 39,99, oczywiście jest stepko. Następna rzecz to będzie sweterek. Powiem Wam, że jakoś trudno było mi znaleźć jakiś sweter, który by mi odpowiadał. Ja nie lubię golfu ze względu na to, że mam chorą tarczycę, więc ja nie lubię nic, co jest tu w okolicach szyi. Nie lubię też swetrów, które mają jakieś dziury, które mają duże dekolty. No bo ja jestem tradycyjny zmarzlak. Tym bardziej, że jak idę, wiecie, na autobus w zimie, jest minus 15 i ja stoję na przystanku po 10-15 minut, no to wiedzcie, ale taki sweter, gdzie są gołe ramiona, naprawdę się nie sprawdza, więc szukam czegoś, co będzie miało w miarę normalny dekolt. No i tak kupiłam sobie właśnie ten sweter szachownicy. Jak widzicie, jest biały, z taką złotą niteczką. Kosztował mnie 59,99. To jest rozmiar one size. No i powiem Wam, że z tymi rozmiarami to jest też bardzo, bardzo różnie, bo czasami te rozmiary one size są ogromne i mam wrażenie, że wyglądam w nich jak w worku. Natomiast w tym wyglądam w miarę przyzwoicie. Sweter jest normalnej długości, klasyczny, prosty rękaw ze ściągaczem. No i mam nadzieję, że teraz na jesień jeszcze i zimę jak najbardziej się sprawdzi. No i mam jeszcze jeden sweterek z Osej. Bardzo mi się podobał i to już jest zakup przez internet. Tu była cena 79,99, natomiast ja zapłaciłam za niego 20% taniej, bo skorzystałam z oferty właśnie Black Friday. Także bardzo mi się sweterek podobał. On był też w różnych tutaj gradientach kolorystycznych. Było coś chyba z niebieskim, natomiast ja wybrałam sobie jednak z tą szarością. I tu jest rękaw taki kimonowy, typowy nietoperz i jest rękaw 3/4. Mam nadzieję, że się będzie przyjemnie sweterek nosiło i on też nie jest taki, wiecie, za gruby. Mam też trzy pary spodni. Jak wiecie, ja do pracy muszę mieć czarne spodnie. No i też takie kupuję. I mam trzy pary, wszystkie trzy kupione tym razem w szachownicy. Pierwsza para to jest taka klasyczna spodnie wyjściowe z tak zwanym kantem. Na górze, jak widzicie, z zameczkiem, z normalnym guzikiem. I tu są szlufki na pasek, kieszonki po bokach, długa, normalna nogawka, bez jakichś, wiecie, tam rozszerzeń czy zwężeń, klasyczna. Takie najbardziej spodnie u mnie są widziane w pracy. Ja nie za bardzo przepadam za takim krojem. Ja wiecie, najchętniej bym chodziła cały czas w dżinsach, no ale niestety nie mogę. I spodnie kosztowały mnie 49,90, przecenione były z 70. Natomiast mam jeszcze dwie pary spodni, takich bardziej już pod dżeginsy. Pierwsza para, tak się prezentuje, kosztowały mnie 29,90 i to są takie typowe dżeginso leginsy. Z gumką w pasie, tu mają kieszonki, bardzo fajny materiał i z tyłu, o dziwo, mają kieszenie. Także bardzo się cieszę, bo wiecie, to są takie mega wygodne spodnie, zwłaszcza teraz na zimę, do kozaków, one są też węższe, więc myślę, że będą się dobrze sprawowały w noszeniu. No i mam jeszcze jedne takie, wiecie, dochodzenie już po domu i te mnie też kosztowały 29,90, to są też typowe dżeginsy. I w pasie mają tutaj taką srebrną gumeczkę dodaną, a z tyłu są zupełnie proste, bez żadnych kieszeni, bez niczego. Typowo elastyczne, wiecie, takie na co dzień do chodzenia po domciu. Takie spodnie też potrzebuję i rozmiarowo powiem Wam, że to jest od S do 3 razy XL. Także rozmiarówka po prostu jest the best.
Nie powiem wam, że ja w tej chwili przestałam patrzeć na metki, co jest na tych rozmiarach, tylko po prostu biorę do przymierzenia. Jeśli rozmiar jest na mnie ok, spodnie pasują, to je po prostu kupuję i tyle. No i mam jeszcze dwie czapki. Ja bardzo rzadko w czapkach chodzę, natomiast wiecie, jak jest dość zimno, wracam po 21 z pracy, to stwierdziłam, że nie będę szpanować i chodzić z gołą głową, tylko trzeba ubrać po prostu czapkę i tyle. I pierwszą mam tutaj, jak widzicie, jest biała z pomponikiem. Jak najbardziej do czarnej kurtki będzie pasowała i ta czapka kosztowała mnie, kochanie, tylko 10 zł. Jest dość miła, oczywiście to jest akryl, ale na jeden sezon na pewno wystarczy. I tu mam jeszcze w takim energetycznym kolorze czapkę, też widzicie, z ogromnym pomponem. Ta już była trochę droższa, 25 zł i po sobie ma takie małe cykinki. Jak wiecie, z poprzedniego holu, ja mam szalik w takim kolorze i rękawiczki, więc fajnie będzie wyglądało właśnie do czarnej kurtki. No i jak wiecie, czapki jak najbardziej się przydadzą. No i mam jeszcze rękawiczki, tym razem rękawiczki już ze skórki. Takie wiecie, już trochę ocieplane w środku. Tu mają taką małą kokardkę ozdobną. I rękawiczki są kupione w lepszej cenie, w sumie 99,90 mnie kosztowały i rękawiczki kupiłam sobie w Ochniku, także mam nadzieję, że trochę dłużej mi posłużą niż takie, wiecie, z ryneczku. I na koniec została mi torebka, muszę sobie już wymienić, bo moja się już wysłużyła. I tu też skorzystałam z okazji Black Friday i kupiłam sobie oczywiście w CCC. Patrzyłam też, żeby te torby nie były takie mocno sztywne. Natomiast powiem wam, że jest trudno wybrać torebkę, która nie będzie usztywniana, bo ona sama w sobie już jest ciężka. Natomiast ta prezentuje się tak, jest dość miękka, pikowana na krótkich paskach. Ja z reguły nie noszę takiego paska długiego, zawsze go odpinam, więc to nie jest mi potrzebne. I tu nawet widzę, że nie było. Króciutkie ramionczka ze złotymi dodatkami. Tu jest z tyłu mała kieszonka. No i powiem wam, że w środku też mi się podobała. Jest duża, pojemna. Większość rzeczy, które potrzebuję zabrać ze sobą do pracy, jak najbardziej się w niej zmieści. I torebka kosztowała mnie 102 zł, chyba po rabacie jakoś tak, bo tam też było 20%, także widzicie, skorzystałam. No i mam nadzieję, że przez jakiś czas torebka mi posłuży. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Kilka rzeczy, widzicie, wpadło do mojego koszyczka, ale co nieco trzeba było z garderoby po prostu już uzupełnić. Dzisiaj, kochani, ja wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!